znajdujemy się teraz w tak zwanym Czarnym Domu. To jest kompleks 40 budynków. Projekt rozpoczął się w 1975 roku. Czarny Dom został zbudowany, by uwidocznić ciemną stronę serca człowieka. Mamy tutaj pełno szczątek różnych zwierząt, które mają symbolizować, jaką krzywdę wyrządziło jakby pożądanie człowieka. To ma symbolizować, że nie tylko chodziło tutaj o pożywienie, tylko zabijał też dla zabawy. Tutaj są rzeźby z takimi dużymi penisami. Mają symbolizować, jak dużo krzywdy człowiekowi wyrządziło ludzkie pożądanie i ludzkie ego, które oczywiście przejawia się w dużych członkach. Oni nawet mają te palce zrobione, zobacz tutaj, jako penisa.